reszta tam się przyczyna. Ten się gra. Wchodzi od jady to. Świętej pamięci Danuty i Feliksa. Teraz tą mszą świętą rozpoczynamy nasze pogrzebowe, spóźnione 70 lat czuwanie. Pragniemy w tej mszy świętej wołać do Boga pełnego miłosierdzia, aby w swej wielkiej miłości przyjął ofiarę ich życia. I w swym wielkim miłosierdziu obdarzył ich szczęściem wiecznym. Pragniemy modlić się również o to, aby ofiara ich życia przyniosła wspaniałe owoce w naszej Ojczyźnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej mszy świętej w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W sposób szczególny pragnę przywitać rodziny świętej pamięci Danuty i świętej pamięci Feliksa. Witając Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, zapraszam do wspólnej modlitwy. Przed 70 laty, oddając głos naocznemu świadkowi. Była to moja jedyna posługa przy egzekucji, kiedy znalazłem się w więzieniu na Kurkowej. Siedziałem może godzinę w odosobnieniu. Potem po mnie przyszli. Cały czas przeżywałem to, co za chwilę miało się wydarzyć. Oddziałowy zaprosił mnie najpierw do tego pana. Kiedy wszedłem do celi, widziałem przeraźliwy smutek w jego twarzy. Pierwsze słowa, z którymi się do mnie zwrócił, brzmiały: no tak, jednak nie skorzystano z prawa łaski. Wyspowiadałem. Był spokojny. Może tylko taił zdenerwowanie, ale na zewnątrz nie było tego widać. Przez cały czas dokuczała mi świadomość, że mogą nas obserwować przez wizję, że możemy być obserwowani. Podała mi adres w Gdańsku, w Brzeszczu, przy Politechnice. Ulica Własna Strzecha. Nie mogłem nic zapisać. Starałem się zapamiętać ten adres,
jednocześnie powiedziała mi, że wysłała kartkę z zawiadomieniem, ale nie wie, czy ona dojdzie. Nie mówiła nic więcej. Na nic się nie skarżyła. Twarz dziewczyny pamiętam jak przez mgłę. Twarz mężczyzny zapamiętałem dobrze. Był taki zamknięty w sobie, napięty, głęboko przeżywał zbliżającą się śmierć. Inka nic nie mówiła. Może gdybym był lepiej przygotowany i zapytał o coś, ale dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie. Nie wiedziałem, jak się zachować. Później sprowadzili mnie na dół, tam, gdzie byłem poprzednio. Znowu czekałem, może z godzinę. Człowiek w takich sytuacjach nie ma poczucia czasu. Była noc. W końcu poprowadzono mnie schodami, jakby do piwnicy. Zejście było dość ciasne. Oni już tam byli. Zdaje się, że w kajdanach albo z związanymi rękami. Sala była niewielka, jak dwa pokoje. Miałem krzyż. Dałem go do pocałowania. Chciano im zawiązać oczy. Nie pozwolili. Obok czekała zgraja ludzi, także było dość ciasno. Był wojskowy prokurator i pełno jakichś młodych ubowców. Ustawiono nieszczęśników pod słupkami. W rogu był stolik, gdzie prokurator odczytywał uzasadnienie wyroku i sąd dał rozkaz wykonania egzekucji. Była taka jakby wnęka, chyba czerwona, nieotynkowana cegła. Były słupki do połowy człowieka. Postawiono ich przy nich. Nie pamiętam, czy ich przywiązano. Ci, którzy tam stali, nie uszanowali powagi śmierci. Obrzucali skazańców obelżywymi słowami, a prokurator odczytywał uzasadnienie wyroku i poinformował, że nie było ułaskawienia. Jego ostatnie słowa brzmiały: po zdrajcach narodu polskiego ognia. W tym momencie skazani krzyknęli, jakby się wcześniej umówili: niech żyje Polska. Potem salwa i osunęli się na ziemię. Strzelało dwóch lub trzech żołnierzy, chyba z pepesz, z bliskiej odległości, 3-4 metrów. Pamiętam, że posadzka była czerwona, jakby z kamfli środkiem wiekrowek, chyba żeby krew spływała. Inka i Zagojuszyk osunęli się. Nie mogłem na to patrzeć, ale pamiętam, że obydwoje jeszcze żyli. Wtedy podszedł oficer i dobił ich strzałami w głowę. Cześć, Kristo!
wiedzieć.